kochani, z tej strony Szapi. Witam was serdecznie ponownie u mnie. Dzisiaj pogadamy sobie o temacie, który pada dość często w pytaniach do mnie właśnie, od was. I wiem, że właśnie ten temat również jest wam potrzebny, jesteście po prostu ciekawi, jak to wygląda, więc stwierdziłam, że dzisiaj nagram filmik o konkursach międzynarodowych. Z uwagi na fakt, że pewnie dla was jestem już prehistoryczna, ponieważ te stroje robię już od 10 lat, i jak również te 10 lat temu byłam na swoim pierwszym konkursie międzynarodowym w Londynie, uznałam, że to jest dobry moment dla mnie, żeby te filmiki po prostu nagrać i opowiedzieć wam, jak to wygląda od strony uczestnika, jak i również jurora, ponieważ miałam tą przyjemność również taki konkurs oceniać. Więc stwierdziłam, że czemu by nie, pogadajmy na ten temat. No dobra, ale zacznijmy od podstaw, czym tak naprawdę jest taki konkurs międzynarodowy. No bo ogólnie rzecz ujmując, myślę, że możemy porównać go na przykład do konkursu Maskarada czy konkursu na Comic-Conie. Naprawdę wiecie, duży konkurs z dużymi nagrodami, z wysokim poziomem strojów i prezentacji, ale taką naprawdę rzeczą, która odróżnia te konkursy właśnie od poprzednich, które wymieniłam, jest fakt, że na taki konkurs dostają się tylko i wyłącznie uczestnicy, którzy zostali wybrani w danym kraju właśnie poprzez eliminację jako najlepsi z najlepszych właśnie z danego rocznika, z danego kraju, żeby móc na taki konkurs pojechać i reprezentować swój kraj. Jest to moim zdaniem ogromna odpowiedzialność i dlatego wydaje mi się, że takie konkursy nie są dla wszystkich, ponieważ są one naprawdę bardzo stresujące, wkłada się w nie ogromną, dużą ilość pracy i poświęcenia, więc jeżeli czujecie, że na przykład w przyszłym roku nie jesteście w stanie tyle czasu poświęcić cosplayowi, nie macie na przykład na to jakoś warunków czy możliwości, to warto się po prostu zastanowić przed tym, jak się weźmie udział w eliminacjach. I tu właśnie przechodzimy do tematu eliminacji, czyli konkursów w danym kraju, no u nas w Polsce, które mają za zadanie wybrać tych najlepszych cosplayerów, którzy pojadą właśnie za granicę jako uczestnicy tych finałów. W sumie tych konkursów jest naprawdę dość sporo w tym momencie, ponieważ no wyrosły trochę jak grzyby po deszczu od tego 2010 roku, kiedy był pierwszy Euro Cosplay, i w tym momencie mam naprawdę sporą listę właśnie imprez, konkursów, w których możemy wziąć udział jako Polacy. Mam nawet taką małą ściągę, żeby nic nie zapomnieć, bo tego naprawdę jest sporo, więc pozwólcie mi, że wam właśnie pokażę chronologicznie, jakie konkursy mamy w tym momencie w naszym kraju i możecie w nich po prostu wziąć udział. Najstarszym konkursem dla cosplayerów, w którym Polska jeszcze tak naprawdę nie miała okazji brać udziału, prawdopodobnie z powodów finansowych, bo to jest bardzo droga impreza, jest World Cosplay Summit w Japonii. Natomiast pierwszym konkursem międzynarodowym w Europie, w którym Polska już właśnie brała udział od pierwszej edycji, jest Euro Cosplay, którego finały odbywają się w Londynie. Jest to konkurs solowy, który skupia się głównie na wykonaniu technicznym kostiumu. Kiedyś wysłaliśmy tam 2 reprezentantów, ale z tego co wiem, zostało to obcięte tylko teraz do 1 osoby. Następnym europejskim konkursem będzie European Cosplay Gathering, którego finały odbywają się w Paryżu, właśnie na Japan Expo, i tam już wysyłamy solówkę, jak i również grupę, 2 lub 3 osób, która reprezentuje właśnie nasz kraj w oddzielnych kategoriach solo i grupa. Następny jest Cosplay World Masters z finałami w Lizbonie, w Portugalii, i tam również są występy solowe, a kolejno będzie Clara Cow Cosplay Cup i jest to konkurs właśnie tylko i wyłącznie dla drużyn, który głównie skupia się właśnie na występach scenicznych, tam najwięcej punktów jest właśnie dla prezentacji i on odbywa się w Holandii każdego roku. 2 najświeższe konkursy to International Cosplay League, który odbywa się w Hiszpanii, w Madrycie, i tam mamy finały dla solówki, jak i również dla grupy, i następnym będzie ICC, że nie skłamała, powiem szczerze, że w sumie to jest bardzo, bardzo świeży konkurs, który odbywa się na Słowacji, ale z tego co się dowiedziałam, on będzie podróżował po różnych krajach właśnie Europy Wschodniej i troszkę zachodniej, więc ten konkurs jest również solowy. Mamy również eliminację do konkursu w Chinach, ale to jest strasznie skomplikowana sprawa, ponieważ pamiętam, że na pierwszą edycję pojechała właśnie 2 dziewczyn, tak naprawdę w sumie na ostatnią chwilę, i wróciły z bardzo złymi wrażeniami i nikomu nie polecały tego konkursu, więc słabo. Za drugim razem pojechała w ogóle grupa z Ukrainy, więc nawet nie wiem w tym momencie, czy to jest konkurs dla Polaków, czy dla wszystkich, którzy po prostu przyjadą na Comic-Con. Cholera wie, tak naprawdę nawet na stronie Comic-Conu nie mamy żadnych informacji na temat tego konkursu już, żadnego regulaminu, czy czegokolwiek, jakichś zgłoszeń, więc nie wiem. Słuchajcie, no jest taki konkurs, ale cholera wie o co chodzi, więc tylko daję znać, że taka ewentualność pozostaje. Na wszystkie finały, które właśnie wymieniłam, oczywiście oprócz tej Japonii, możecie dostać się poprzez właśnie konkursy eliminacyjne w naszym kraju. Ogólnie polecam po prostu sprawdzać regulaminy tych konkursów, ponieważ tak naprawdę mamy bardzo dużo różnych imprez. Kiedyś zajmowało się tym głównie Miyohi, takie stowarzyszenie, które organizuje konwenty mangowe, ale w tym momencie tam się troszkę podziało, to już zostawię w ogóle na inny temat, kto wie, to wie. I w tym momencie Pyrkon przejął parę eliminacji, parę właśnie ma Miyohi, wiem, że tam coś się jeszcze może pozmieniać, wiem, że na Iconie jest parę eliminacji spod skrzydła Miyohi, ale w sumie na Iconie, więc Tsuru. Straszny, straszny w ogóle się teraz zrobił miszmasz, więc po prostu polecam sprawdzać jakby strony tych finałów i tam dowiadywać się, gdzie konkretnie możecie brać udział. Zwyczajnie nie jestem pewna, czy ten filmik będzie po prostu aktualny w momencie, kiedy będziecie go oglądać, więc raczej skierowałabym was do regulaminów, do stron właśnie
właśnie tych konkursów do social media, żeby tam sprawdzić, kiedy i gdzie będą eliminacje w Polsce. Ważną informacją również jest fakt, że potrzebujecie obywatelstwa kraju, który chcecie reprezentować w finałach i również musicie mieć ukończone 18 lat, ale właśnie w dniu finałów. Czyli jest to dość ważna informacja i wiąże się z tym śmieszna historia, ponieważ ja na swoje pierwsze finały do Londynu jechałam niepełnoletnia i miałam swoje urodziny dosłownie w sobotę. Tą po finałach właśnie mieliśmy imprezę. I to była impreza. Oj, była impreza. Sprali mnie tak tym pasem i spili wodą, że wow. No ale jestem dowodem na to, że da się, tylko musicie dobrze obliczyć wasze dni do bycia pełnoletnim i jakoś naprawdę da się to obejść. Każdy konkurs ma indywidualny system punktacji. W takim przypadku po prostu wam polecam zapoznać się z regulaminem, zobaczyć, jakie punkty się liczą, co się liczy w takich konkursach. I na przykład mamy takie ICL, które ma w kategorii solowej, liczy się tylko i wyłącznie wykonanie techniczne, jak ten kostium jest zrobiony. Na przykład na klarze liczy się tylko i wyłącznie prezentacja. I mamy również ECG w Paryżu, gdzie mamy te punkty 50-50, czyli pół prezentacja, pół kostium. I to jest wbrew pozorom bardzo istotna informacja, ponieważ tak na chłopski rozum nie opłaca nam się robić na przykład na klarę jakiegoś wielkiego stroju robota, ponieważ tam mamy być mobilni, mamy zrobić fajną prezentację, te stroje muszą być po prostu ciekawe, a niekoniecznie jakoś technicznie zaawansowane. A w przypadku ICL-a, o którym właśnie wspominałam, że tam jest 100% wykonania technicznego, tam robimy kostium naprawdę ciekawy, właśnie dobrze zbudowany, pięknie wykonany, z różnych materiałów, różnymi technikami, także po prostu móc się wybić w punktacji. Warto również wiedzieć, które konkursy dopuszczają kategorie solowe czy też grupowe, ponieważ czasem można właśnie wystąpić w grupie 2 lub 3 osób. W moim odczuciu to jest strasznie obusieczny miecz. No bo oczywiście znajdą się osoby, które będą przeszczęśliwe faktem, że mogą wystąpić z przyjacielem, z kimś, komu ufają, ale tak naprawdę z drugiej strony to jest straszna odpowiedzialność, ponieważ jeżeli coś spieprzymy, to nie tylko dla siebie, ale również dla osób naszej grupy. Więc dla mnie to jest ogromna właśnie, no jeszcze większy stres i jeszcze większa presja. Z tego również powodu postanowiłam występować głównie solowo, ponieważ no, jeżeli nawet coś spieprzę, to spieprzę sobie samej, a nikomu, który pracował nad tym strojem i tą prezentacją tak samo ciężko. Więc po prostu no, to jest personalny wybór, ale jeżeli ktoś jest ciekawy i chciałby wystąpić właśnie w grupie, jest taka opcja. Bardzo bym was również chciała uczulić na czytanie regulaminów, ponieważ tam naprawdę jest absolutnie wszystko. Na przykład informacje, jak duża będzie scena, jakie możecie mieć propsy, czy może być ogień, woda, jakieś tam, wiecie, konfetti na scenie, jak długo mogą trwać wasze prezentacje solowe, grupowe, no absolutnie wszystko. Jak i również nasze eliminacje, przynajmniej powinny stosować się do regulaminów właśnie finałowych i tam naprawdę będzie już wszystko. Tak, jestem tego świadoma, że w tym filmiku dość mocno sygnalizuję temat ostatniego Magnificonu, gdzie była ta akcja właśnie z eliminacjami, ale musicie mi uwierzyć, że ja od tej akcji właśnie, od tego momentu naprawdę bardzo mocno sprawdzam każdy regulamin konkursu, który oceniam, ponieważ no łatwo jest popełnić błąd i łatwo jest uwierzyć organizatorom, którzy po prostu no, wam coś dają do oceny, a to może być nie do końca słuszna rzecz, słuszny regulamin, więc słuchajcie, no od tego momentu naprawdę ja jestem bardzo ostrożna i również wam polecam być ostrożnym dla waszego własnego bezpieczeństwa i właśnie waszych występów. Sprawdzajcie każdy regulamin od deski do deski i koniecznie regulamin finałów, a nie eliminacji, ponieważ tak naprawdę w ogólnym rozrachunku to regulamin finałów jest ostateczny i pod niego się będziemy właśnie dopasowywać. Załóżmy scenariusz, że wszystko się udało i przeszliście eliminację. Teraz czas na finały. I w tym przypadku musicie wiedzieć również, jak wygląda kwestia transportu i ogólnie przewożenia stroju. Zazwyczaj przejazd do kraju, gdzie odbywają się finały, stoi po stronie organizatora eliminacji, jak i również zajmuje się on waszym transportem kostiumu, ale też granica zdrowego rozsądku, ponieważ no na pewno żadna organizacja nie będzie w stanie zapłacić za transport jakiegoś wielkiego robota, więc też pomyślmy o tym, jaki kostium robimy. Ewentualnie pomyślmy nad jakimś dodatkowym bagażem rejestrowanym, czy właśnie wysyłką kurierem. Ja tak czasem wysyłam chyba do Londynu swój kostium właśnie paczką kurierem tydzień przed finałami, więc jest to jakaś opcja, ale również no pomyślmy, żeby ten kostium był w miarę możliwy do spakowania w jedną czy tam dwie walizki, tak żeby nikomu nie robić kłopotu. Natomiast na miejscu będzie zajmować się wami organizacja konkursu, więc w tym momencie to będzie na pewno nocleg właśnie, zazwyczaj jakieś wyżywienie podstawowe dla każdego uczestnika, jak i również dodatkowe atrakcje, w tym na przykład zwiedzanie miasta, czy właśnie jakieś spotkania, wieczorki zapoznawcze z innymi uczestnikami, to również stoi jakby po stronie finałów.
Integralną częścią takiego wyjazdu będzie na pewno socjal. I dla mnie to jest absolutnie najlepsza część właśnie wszystkich konkursów międzynarodowych, ponieważ ta ilość cudownych ludzi, utalentowanych, ciekawych, po prostu no fajnych ludzi, które możecie poznać na takim wyjeździe, jest ogromna. I jak również te wszystkie wieczorki zapoznawcze, właśnie jakieś zwiedzanie miasta wspólne, po prostu możliwość pogadania z nimi i zobaczenia, jak oni patrzą na cosplay, jak oni jakby do tego podchodzą, jaka jest ich kultura właśnie tego hobby, to jest niesamowite przeżycie. Naprawdę wszystkim to polecam. Z mojego doświadczenia najlepszą opcję socjalową ma na przykład ECG w Paryżu albo ICL w Madrycie. I na obie te imprezy jedziemy troszkę wcześniej, ponieważ już chyba w środę przed konwentem, przed finałami, więc mamy troszkę więcej czasu, trochę tych dni wolnych na właśnie zwiedzanie miasta, na zapoznawanie się z nowymi ludźmi. I w moim odczuciu chyba najlepszą taką akcją była na przykład akcja z partybusem na ECG, kiedy byłam. I słuchajcie, wsiedliśmy w kostiumach do właśnie partybusa z muzyką, z kurczę rurą, ze światłami, z drinkami i jeździliśmy właśnie po Paryżu, przy okazji go zwiedzając, oglądając jakby z naszego autobusu, wysiadając przy największych właśnie tych landmarkach, czy przy Louvre, czy w wieży Eiffla. Robiliśmy sobie zdjęcia, jakieś filmiki, bo to również promocje ECG wśród właśnie Paryżan, ale tak naprawdę to również dla nas była jakby taka opcja na, no, na socjalne poznawanie się z tymi wszystkimi uczestnikami i naprawdę świetnie to wspominam. Jeżeli jesteście hardym introwertykiem i nie macie ochoty poznawać nikogo nowego, co w sumie trochę się mija z celem tej imprezy, ale spoko, to bym polecała Wam Eurocosplay w Londynie i to jest impreza, gdzie przylotujemy już w piątek wieczór, finały są w sobotę, a w niedzielę wszyscy po prostu nara. Więc w takim towarzystwie ciężko jest tak naprawdę znaleźć sobie jakby znajomych, ponieważ no jakby też nie mamy czasu z nikim pogadać, no chyba tam, że w szatni, ale w takim jakby klimacie i atmosferze stresu i nerwów przed występem, no też jest ciężko tak naprawdę kogoś poznać, więc to jakby to jest coś, co sprawia, że ja tam raczej nie chcę już wracać i jakby ten konkurs już omijam, ale no tam przy okazji są bardzo również śmieszne dramy, jak na przykład drama o to, że szycie jest jedynym słusznym sposobem na kostium, a zbroje to w ogóle ciul, ewentualnie blackface, najlepiej poezja, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam, no ale dla mnie są, według mnie są po prostu lepsze imprezy niż ta jedna. A i bym jeszcze zapomniała o helperach. Słuchajcie, jak najbardziej helperzy są dozwoleni na backstage'u takiego konkursu i możecie ich sobie właśnie wprowadzić, dostają wejściówkę, tylko że muszą zapłacić za swój przelot i wyżywienie, więc to jest troszkę minus. Jeżeli chodzi o nocleg, to bardzo często na tych finałach macie pokoje dwuosobowe, a przynajmniej łóżka są dwuosobowe, więc możecie im zaoferować spanie razem ze sobą, no ale jeżeli chodzi właśnie o przelot czy ogólnie takie inne kwestie, to już jakby jest po ich stronie. Same finały to naprawdę ekscytujące, jak i bardzo stresujące wydarzenie, więc musicie być gotowi na dużą dawkę właśnie nerwów podczas tego weekendu. Jeżeli chodzi o występy, to macie szansę przećwiczyć swoją prezentację zazwyczaj w piątek przed konkursem, więc jakby ta szansa na oswojenie się ze sceną będzie Wam dana, ale jednak jakby ciągle wydaje mi się, że wystąpienie przed taką dużą ilością publiczności jest dość nerwową sytuacją, więc musicie być po prostu bardzo, bardzo gotowi i przygotowani właśnie na takie, no, stresujące sytuacje. Runda jury to jedna z najważniejszych części takiego konkursu, więc naprawdę porządnie się przygotujcie. Niektóre konkursy na przykład wymagają takich książek progresowych, gdzie pokazujecie, jak strój został wykonany właśnie przez z Was jakieś tam próbki materiałów, czy zdjęcia z progresu, więc koniecznie mieć taką książkę ze sobą, jeżeli ten konkurs tego wymaga. A nawet jeżeli sobie nie wymaga, to jest to dość fajna sprawa, ponieważ potem juror może sobie do takiej książki zerknąć podczas oględzin, podczas obrad po konkursie i może sobie właśnie Was przypomnieć, więc osobiście Wam to polecam. Jak i również bardzo ważny jest język angielski w stopniu komunikatywnym, ponieważ większość Waszych sędziów nie będzie z Waszego kraju, skąd pochodzicie i w takim przypadku musicie po prostu się z nimi dogadać. Jeżeli ten język nie jest Waszą mocną stroną, to musicie znać jakiegoś tłumacza, może być to was, na przykład Wasz helper, czy ktoś z organizacji, która z Wami przyjedzie, więc jakby jest to możliwe, ale ciągle angielski jednak jest kluczem, żeby się dobrze po prostu pokazać i zaprezentować. Zwłaszcza, że jest ogromna szansa, że spośród takich sędziów możecie spotkać na przykład swoich cosplayowych senpajów, ponieważ takie konwenty naprawdę chcą mieć dobrych jurorów i ściągają utalentowanych cosplayerów. Po ocenie przez sędziów i występie na scenie przychodzi czas na wojnę zwycięzców. I tu przechodzimy płynnie do kwestii nagród. Wiele konkursów międzynarodowych oferuje wysokie nagrody pieniężne lub rzeczowe i tu możemy mówić na przykład o narzędziach typu drukarki 3D, czy jakieś bony do sklepów z perukami, jakieś kursy makijażu, czy na przykład w moim przypadku była to wycieczka do Japonii. Osobiście sądzę jednak, że takim największą zaletą dobrych wyników w konkursach międzynarodowych jest na przykład późniejsza możliwość bycia gościem na różnych innych eventach po całej Europie, albo jakieś dobre zlecenia, jakieś dobre oferty pracy od różnych właśnie osób, które zauważyły nasz kostium i nasz występ. To jest naprawdę taka fajna przepustka do dobrej przyszłości w tym hobby, czy nawet w przyszłości może zawodzie.
tak między nami, wiecie co, ja naprawdę jestem prawie pewna, że gdyby nie fakt, że udało mi się wygrać ECG i CWMA 2 lata pod rząd, to raczej naprawdę nie miałabym jakby otwartej drogi do kariery i by nikt mnie nie zauważył. Zwłaszcza, że właśnie przed czasami social media było naprawdę bardzo ciężko się wybić. No i w tym momencie uważam, że to również jest dość cenne, żeby faktycznie dać się zauważyć jakby dobrym kostiumem, dobrym występem. Ja wiem, że konkursy są ciężkie i to jest rywalizacja i dużo pracy i pieniędzy w to wchodzi, ale z drugiej strony to jest bardzo dobry sposób, żeby właśnie zostać zauważonym w tym środowisku, zwłaszcza, że coraz ciężej jest się wybić tylko dobrymi zdjęciami na internecie. Jeżeli komuś z Was zależy, żeby zostać na przykład właśnie gościem konwentowym, jeździć, zwiedzać, odwiedzać inne konwenty, to myślę, że takie konkursy to jest naprawdę najlepszy sposób na to, żeby udowodnić też organizatorom, czy właśnie innym cosplayerom, że naprawdę jesteście warci tego, żeby właśnie Was zapraszać. Pomijając już naprawdę tą kasę, czy jakieś opcje wyjazdów, to również wydaje mi się, że te konkursy są naprawdę bardzo cenne pod względem doświadczenia, ponieważ taki występ nie dość, że właśnie wymaga od nas naprawdę dużej ilości właśnie energii, zaangażowania, stworzenia czegoś ciekawego, nowego, bardzo często wyjścia spoza naszą strefę komfortu, żeby stworzyć jakąś fajną prezentację, to również sprawia, że poznajemy naprawdę ogromną ilość tak naprawdę inspirujących osób, że nie macie pojęcia. Tylko stojąc obok tych ludzi i patrząc na ich kostiumy, czy pytając jakieś proste rzeczy, możemy się naprawdę masę rzeczy nowych dowiedzieć i by poznać nowe techniki, nowe sposoby tworzenia kostiumów, jakieś po prostu pomysły od nich zaczerpnąć. Wydaje mi się osobiście, że jako sędzia na takich konkursach naprawdę nauczyłam się więcej od tych ludzi, patrząc co oni robią i oceniając te kostiumy właśnie od podszewki, niż gdybym na przykład siedziała i oglądała każdy tutorial na internecie. Więc to jest naprawdę bardzo inspirujące i również takie motywujące do pracy i działania. Zwłaszcza, że moje 2 pierwsze konkursy międzynarodowe były naprawdę ogromną klapą. Słuchajcie, na pierwszy na EC właśnie pojechałam w 2010 roku i tam zrobiłam swoją pierwszą zbroję. Nie wiem, co jakby miałam w głowie, że w sumie, no dobra, to kurde, robię pełną zbroję na konkurs, to jest strasznie ważny, nigdy nie robiłam zbroi, ale jolo. No i tak zrobiłam. I co śmieszne, moja zbroja się nie rozpadła, ale zerwałam sobie skrzydła na scenie, na prezentacji. I to już był dla mnie dramat. Ale uznałam, dobra, no to się zdarza, każdy może sobie, nie wiem, przysiąść na jakiejś spódnicy, czy coś tam sobie zerwać. Uznałam, że czemu nie i spróbuję drugi raz następny rok. Tak też uczyniłam i muszę Wam powiedzieć, że to był z mojej strony kolejny ogromny błąd, ponieważ to był okres, kiedy ja miałam pierwszy rok studiów i jakby finały konkursu były w październiku, a wiecie, jak zaczynają się studia właśnie w październiku, więc powiem szczerze, że no byłam trochę ugotowana, nie miałam czasu tego kostiumu w ogóle lepić, a kiedy już się przeprowadziłam do nowego mieszkania w Krakowie, to w ogóle nie miałam przestrzeni, żeby jakoś ten kostium rozłożyć, nie wiem, pracować nad nim i finalnie mój strój się absolutnie rozpadł na scenie w kawałeczki. Ja w ogóle zeszłam z tej sceny, jakby dokończyłam prezentację, ale zeszłam z tej sceny i po prostu siedziałam w szatni i ryczałam przez no, większość tego wieczoru, po prostu takie doświadczenie. Ale przyznam się Wam szczerze, że bardzo mi to dało w dupę i nauczyło mnie cholernej pokory. Nie wiem, czy bez tej nauczki byłabym w stanie się tak zebrać w sobie i zmobilizować, żeby na następne finały, które się zgłosiłam, już na ECG, zrobić po prostu 150% swojej normy. Pracowałam nad kostiumem 3 miesiące, stwierdziłam, że nie ma opcji, żebym robiła to na ostatnią chwilę. Ten kostium musi być perfekcyjny. I faktycznie siedziałam, napierdzielałam po prostu przez te 3 miesiące i no opłaciło się, ponieważ no, udało mi się wygrać. I uważam, że to było naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, że wcześniej dostałam naprawdę mocnego kopa w dupę. Dlatego też mam takie podejście, że dla mnie wszystkie porażki, czy jakieś niepowodzenia, czy po prostu konkursy, na których nawet nie, że wiecie, jakoś specjalnie się rozpadę na scenie, tylko po prostu nawet no, nic nie wygram, ciągle są dla mnie absolutną nauczką i jakąś lekcją, którą wynoszę, zwłaszcza, że jak wspomniałam, naprawdę mogę się sporo nauczyć od moich u innych uczestników konkursu, właśnie jakichś znajomych, mogę podpatrzeć, co oni robią i w taki sposób po prostu mogę się rozwijać. Pamiętajcie tylko proszę, że bycie reprezentantem naszego kraju to nie jest takie też hop-siup i wiem, że wiele osób podchodzi do konkursów międzynarodowych jako właśnie ich takie prywatne, a spróbuję, a może mi wyjdzie, a może nie. Oczywiście, jakby nie spinajmy się też za bardzo, ale z drugiej strony też nie olewajmy tego, ponieważ no, jest naprawdę bardzo dużo osób, które by chciały być na naszym miejscu, zwłaszcza tych, którzy również brali udział w eliminacjach i jednak jakby no, jedziemy do tego kraju, na te finały, pokazać najlepiej jak tylko możemy naszą Polskę, więc fajnie by było, gdybyśmy się jednak postarali. Zwłaszcza w kwestii kultury osobistej, bo to jest również coś, co mnie ostatnio i ogólnie bardzo triggeruje, ponieważ nie słyszałam no, dużo historii i również byłam świadkiem różnych historii na takich konwentach, czy takich właśnie finałach, gdzie nie wszyscy potrafili się zachować. I to jest strasznie przykre, ponieważ środowisko jest ciągle dość małe i większość z nas się po prostu zna, albo nie wiem, idzie do kogoś innego i mówi, jak było na jakichś finałach. Więc takie historie jak na przykład ludzie, którzy się obgadywali w swoich językach, albo jakoś specjalnie byli nieprzyjemni, czy próbowali sobie jakieś tam brzydkie buby zrobić,
zrobić, typu no coś tam sobie oderwać cekina od kieski, to wszystko było. I przysięgam wam również, że to również było ze strony naszych polskich reprezentantów, co to również do mnie dotarło, typu obgadywanie po języku polskim i myślenie, że się nikt nie kapnie. No, taki spoiler, ktoś się kapnął. Tak się kapnął, że aż to dotarło do mnie, więc myślę, że mamy się za co też wstydzić. Także proszę was, jeżeli o tym myślicie, żeby być reprezentantem Polski, wziąć udział w eliminacjach, to również pilnujcie tego, jaki poziom kultury osobistej sobą reprezentujecie. Gdybym miała tak podsumować, co dają konkursy międzynarodowe tak nam, cosplayerom, to myślę, że po pierwsze byłoby to naprawdę możliwość spotkania wielu mega, mega inspirujących ludzi, którzy tak naprawdę mogą być waszymi przyjaciółmi na całe życie. Więc to jest naprawdę, wydaje mi się osobiście, bardzo fajna i taka pozytywna strona tego całego, wiecie, konkursu, rywalizacji, stresu. Jednak ci ludzie naprawdę potrafią wam to wynagrodzić. Masa nowych doświadczeń, słuchajcie, poznawanie nowych ludzi, jak wspomniałam, poznawanie nowych krajów, kultur cosplayu, zwiedzanie nowych konwentów, możliwość zdobycia jakichś właśnie fajnych nagród pieniężnych, rzeczowych, wyjazdów. To wszystko naprawdę jest do zdobycia, tylko trzeba się naprawdę dobrze postarać. Wydaje mi się, że ten prestiż, który płynie z bycia reprezentantem na finałach właśnie międzynarodowych, jest ciągle aktualny i ciągle bardzo cenny, zwłaszcza jeżeli chcemy być po prostu no, gośćmi czy jurorami na konkursach, na różnych konwentach, to on jest naprawdę bardzo istotny i to doświadczenie jest bardzo istotne. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś z was właśnie chciałby być takim sędzią czy gościem i myśli, że wystarczy mu te lajeczki na Facebooku i jakieś fajne zdjęcia, to oczywiście jest to dla was jakaś opcja, ale ciągle naciskałbym jednak na pokazanie się w różnych konkursach, zwłaszcza właśnie jakichś międzynarodowych, ponieważ one po prostu pokazują, że jesteście zdolnymi twórcami i macie co zaoferować konwentom jako właśnie no, twórcy strojów. Idźcie, próbujcie, może nawet spotkacie mnie gdzieś tam przy biurku sędziowskim, może się uda. Naprawdę uważam, że to jest warte świeczki, ta gra jest warta świeczki i naprawdę wydaje mi się, że nawet jeżeli nam nie pójdzie, nie uda się akurat w tym roku wygrać, to czemu nie w następnym? A nawet jeżeli się nie uda, to zawsze macie bardzo fajny i ciekawy kostium do zdjęć, właśnie może do innych konkursów. Zawsze są jakieś pozytywy z tego. Ja mam taką ilość, słuchajcie, śmiesznych historii z tych wszystkich konkursów, finałów, no nie wiem, jakieś popijały po finałach, kiedy tam, nie wiem, spiliśmy Azjatów, albo kurczę, jakieś heszki z backstage'ów, czy jakieś fuck-upy na scenie, to wszystko naprawdę jest super fajnymi wspomnieniami. I może kiedyś tam w sumie nakręcę filmik, nie chciałam tego już mówić tutaj w filmie, no bo to miał być taki film informatywny, właśnie ze szczegółami, jak to wszystko wygląda, a to jest taki materiał na story time. Może kiedyś nauczę wydać fajne story time. Na razie mam wrażenie, że jestem zbyt pragmatyczna i mówię w paru zdaniach, co się wydarzyło, więc muszę się nauczyć tego narratorstwa, może mi się kiedyś uda, a jak na razie to będzie chyba tyle na dzisiaj. Jest mi naprawdę przykro, że z roku na rok widzimy coraz mniej osób, które chcą właśnie brać udział w eliminacjach, jest coraz jakby też słabsza rywalizacja i mniej chętnych, co jest trochę przykre, ponieważ no Polska tak naprawdę przez długi czas na arenie europejskiej była czarnym koniem, słuchajcie, każdego konkursu i nie wiem, czy było może praktycznie parę konkursów, gdzie czegoś nie przywieźliśmy, więc myślę, że jesteśmy naprawdę zdolni i kurczę, fajni i możemy to zrobić, więc czemu nie startujemy? Zwłaszcza jak jest mało osób, to się można łatwiej dostać na finały, wiecie, mniej rywalizacji, łatwiej się dostać i pojechać. Jakby ktoś pytał, to ja tego nie mówiłam, ale tak no, coś mi oko skaka. Potrzebujemy świeżej krwi. Jakby to mówił wujaszek amerykański Sam, potrzebuję ciebie, żebyś wziął udział w eliminacjach międzynarodowych. I mam nadzieję, że to zrobisz, zwłaszcza po tym filmiku, no bo kurczę, nic nie tracisz, a przygoda jest super. Wszystkie linki do konkursów, o których dzisiaj mówiłam, są na dole w opisie i tam możecie sobie właśnie poklikać, zobaczyć, poczytać o tych konkursach, może któryś z nich was zainteresuje. A z mojej strony to będzie już wszystko. Z tej strony oczywiście jak zwykle macie inne moje filmiki, tutoriale, poradniki albo jakieś vlogi, a z tej strony będzie subskrypcja, ewentualnie bycie moim patronem na patronite.pl. Serdeczne dzięki za dzisiaj i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku, więc pa! Buźka!